Na tym filmie pokażę, jak cesze mierzonej na skali ilościowej można nadać tak zwane rangi. Rangi, czyli kolejne wartości liczby porządkowej, które wskazują na pewną kolejność wartości. To znaczy, jeżeli sobie założymy, że chcemy w przypadku badanej grupy 100 studentów wskazać kolejność wyników ich wieku, możemy nadać rangi. Jeżeli jeden wynik jest najniższy 18, wchodząc w menu przekształcenia, ranguj obserwacje, dla wskazanej, wybranej tutaj zmiennej ilościowej możemy nadać kolejność poszczególnych obserwacji. Jeżeli na przykład wybierzemy typy rang jako typowe rangi, tu są oczywiście jeszcze inne warianty, wybierzemy wiązania klasycznie według średniej lub przyjętego innego kryterium, możemy wskazać kolejność wyników. I rangę można wynoszącą 1 przypisać albo do wyniku najmniejszego, albo do wyniku najwyższego. W przypadku wieku badanych studentów przyjęłabym, że 1 będzie dla osoby najmłodszej, a ostatnia kategoria, najwyższa, będzie dla osoby, która jest w wieku najwyższym. Dlatego na przykład dla wyniku 33 lat, czy też dla innego tutaj założonego, szukam 33-34, spodziewam się rangi na wysokim poziomie. Jeżeli klikniemy sobie OK, do bazy danych dopisana zostaje nowa zmienna o charakterze ilościowym, która może przyjmować wartości ułamkowe, może być interpretowana jako kolejna ważność danego wyniku, tej zmiennej, na podstawie której ona powstała, jak wysoka jest to jakby w kolejności wartość. Jeżeli na przykład osoba w wieku 18 lat to była pojedyncza jedna osoba, to ona przyjmuje wartość 1. Jeżeli nie znajdziemy rangi o wartości 2 w tym tutaj całym spisie, wynika to z tego prawdopodobnie, że kolejna osoba była dopiero w wieku 19 lat. I takich osób prawdopodobnie tutaj w tym zbiorze było kilka. I dlatego każda z osób, czy tutaj każdy z rekordów, który miał tą wartość kolejną po 18, czyli 19, osiągał tak zwaną rangę średnią. Ona dosłownie jest liczona jako liczba porządkowa, średnia z kolejnych liczb porządkowych, w odpowiednio tyle, ile mamy tu tych 19.